To jest spotkanie ludzi, którzy w jakimś zakresie się ochroną przyrody zajmują. Wymiana poglądów, słuchanie ludzi starszych stażem i doświadczeniem, znacznie bogatszym doświadczeniem i znacznie dłuższą działalnością w tej materii. I myślę, że przez to właśnie uczenie się. Tak. Ale oczywiście kładziemy tu nacisk na taką trochę formę dyskusyjną i taką formę, żeby też dzielić się swoimi poglądami. Zawsze z tego coś dobrego wychodzi. Szkoła jest pomyślana jako ukraińsko-polska, ale już od ubiegłego roku można ją śmiało nazwać ukraińsko-polsko-białoruską, bo i w zeszłym roku mieliśmy przedstawicieli z naszych drugich wschodnich sąsiadów i w tym roku mamy równie silną reprezentację i myślę, że jeżeli będziemy kontynuować, to ona będzie cały czas według starej wschodniej zasady, że Bóg lubi Trójcę. Tak. I w związku z tym wszystkie te tematy dotyczące trzech naszych krajów będą poruszane.